Jest takie miejsce w Świeradowie-Zdroju, które niczym soczewka skupia w sobie to, co w Górach Izerskich jest najcenniejsze. Mowa o Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 Łąka Izerska. Jest to wymarzone miejsce dla miłośników fauny i flory oraz astronomii. Mamy tutaj takie zakątki jak właśnie zioła, mamy rośliny miododajne, mamy łąkę, taką jak faktycznie tutaj u nas w Górach Izerskich ta łąka wygląda. Są tam też umieszczone takie metalowe modele roślin, jakie na tej łące występują, zrobione przez Kowala. One służą nam właśnie do takich celów edukacyjnych, aby dzieci, aby ludzie, którzy odwiedzają nasze centrum, mogli zobaczyć, jak taka roślina wygląda, bo nie wszystkie można też zobaczyć. Zdecydowanie to jest połączenie takiej nowoczesności, czyli takiego obiektu, który spełni funkcję edukacyjną, ale również zwykłej łąki, które tutaj dzieci mogą obserwować. Czyli jest to takie połączenie edukacji, ale również czymś bardzo naturalnym, a zarazem atrakcyjnym. Wewnątrz budynku znajduje się sala warsztatowa, w której, by przyjrzeć się z bliska przyrodzie, wykorzystano nowoczesne technologie. Mamy na przykład ekran parowy, na którym możemy podziwiać kilka gatunków motyli, które są zagrożone wyginięciem. Mamy okulusy, mamy mikroskopy, wiele innych rzeczy, które pomagają nam uatrakcyjnić zajęcia. Zajęcia mamy tematycznie różne. Prowadzimy tutaj zajęcia i warsztaty na temat motyli, owadów, płazów. Z kolei w sali kinowej na zwiedzających czeka przygoda z astronomią. Mamy taki plafon nieba, można by powiedzieć, na suficie. Jest to odwzorowanie właśnie nieba z 22 czerwca, sprzed kilku lat. Możemy tam obserwować około 2000 gwiazd. Mamy też właśnie możliwość pokazania, jak to ciemne niebo wygląda w momencie, kiedy oświetlimy je nocnymi miejskimi światłami. Mamy tutaj miasto, światła miasta Jelenia Góra. Oczywiście my, Świeradów-Zdrój, Bogatynia i Liberec. Więcej informacji o bieżących wydarzeniach prowadzonych w Łące Izerskiej można dowiedzieć się, odwiedzając na przykład jej profil facebookowy.